Szanowni Państwo, teraz nasz sąsiedzki poradnik, jak przygotować się do oglądania porannego Rogala, bo to nie jest zwykły program i to też trzeba mieć na uwadze, kiedy się zasiada przed kompem lub telewizorem. Co byś poradziła, Kasiu? Najpierw trzeba wyprowadzić psa, żeby się nie zsikał, jak się zasiądziemy i nie będziemy mogli się oderwać. Siebie też słychać. Warto odsikać, prawda, bo to jednak trochę trwa. Cicho! Twój hałasuje czy mój? To było do mnie? Nie, do psa. Do psa. Więc załatwiamy na początku wszystkie potrzeby fizjologiczne. I psów, i domowników. Tak jest. Żeby był spokój. Jak jest spokój, to warto sobie zrobić, nie wiem, jakąś herbatkę, jakieś śniadanko. Może skoczyć do piekarni po Rogala. Trzeba by rozpakować pralkę, żeby nie hałasowała w trakcie. Bo wtedy nie słyszymy za bardzo. Otóż to. Najlepiej, suszarki nie zapuszczać. Najlepiej wysłać współmałżonka gdzieś, żeby to mąż nie pytał, gdzie są jego skarpetki, prawda? W tym trakcie. Czasie, a żona nie mówiła, wynieś śmieci akurat wtedy. Więc no, trzeba zadbać o spokój. A potem po prostu położyć się na tapczanie, czy tam kto co ma w domu i po prostu oglądać. Tak. Aha, ważne jest, bo... Trzecie. To jest trzecia, najważniejsza chyba rzecz, że skupiłbym się też na tym, żeby podgłośnić, bo jak będzie ściszone, to ta warstwa wizualna oczywiście jest atrakcyjna, ale bardzo, nie aż tak. Bardzo atrakcyjna. Jak to, co my mówimy w trakcie. Tak. Bo jeżeli ktoś nie słyszy, to lepiej założyć słuchawki. Tak, tak. Bo tam u Marcina różnie z tą dykcją, nie? Chyba, że ktoś ogólnie nie słyszy, to wtedy napisy. To wtedy napisy, a nie gwarantujemy tego.